Halo, halo widzowie, witam w kolejnym odcinku z F1. Dzisiaj przed nami będzie tor Silverstone. Jeżeli chodzi o osiągnięcia bolidu, to znaczy osiągnięcia, osiągi bolidu, to jesteśmy no, na równi z Alfa Tauri. Zaraz będziemy przy Orlenie, gonimy Hasa. No i co możemy zrobić? No i próbujemy albo przegonić Ocona wraz z Alonso i zająć jak najwyższe miejsce w klasyfikacji kierowców, albo będziemy trzymać się samego końca, nie? No zobaczymy, jak to wyjdzie. Mamy ulepszenia zaplanowane na teraz dwa razy poważne, nie? 4 lipca, 6, 12 i 13. Także no, widzowie. Bolid jeszcze świeżutki, nowiutki. Widzimy się na wyścigu. Witam po króciuteńkim cięciu. Startujemy z 11 pozycji. I to jest Home Grand Prix naszego zespołu. Dlatego widzowie, musimy jakkolwiek się pokazać w tym wyścigu, bo to tak nie może być, że my to zostawimy zespół bez punktu. Double overtake od razu, jakby. O kurde, jednak. Lekko wypchnięci zostaliśmy przez Ocona. Teraz pora na Ricardo. Przekroczono granicę toru, ale to nic. Celu się co środki. Dobra, widzowie, jedziemy, gonimy, gonimy. To nie ma co, nie ma co się zatrzymywać. Naszym celem są punkty, nie? Ale ile to już inna kwestia. Fajnie byłoby się teraz trzymać tego, który, znaczy tego, co jest teraz, tego, co będzie później DRS trainu. Bo to nam bardzo dużo pomoże, nie? Ale wydaje mi się, że Perez trochę odstaje. Czy nie jest to jakaś duża różnica, nie? Ale still. No wiem, że jestem w top 10. Staram się dla was, drużyno. Dobra, Alonso nam nie będzie uciekał. Nie powinien. Tylko kurczę, mam wrażenie, że na tych zakrętach będę tracił bardzo dużo czasu. Na tym i na tym tutaj. To są dwa zakręty, które ciężko będzie robić. No mam wrażenie, że Alonso już mi tak uciekł, że to. Szkoda gadać, ale wiem, że tak nie jest też jednocześnie. Muszę te biegi bardziej kontrolować, bo widzicie, no ucieka mi. Kurczę, jeszcze chrypka lekka w głosie. Ale to już z tym nic nie poradzę na ten moment. A, widzowie, pamiętajcie, dzisiaj Dzień Matki. No, kupcie ładne kwiatki albo coś słodkiego. I tyle. I bądźcie cat worda. No to najważniejsze. Chociaż raz w roku. Dobra, my próbujemy się trzymać za Alonso.
No wyjście jak zakrętu boty mają cudowne, a nie to co ja. Ja do tego źle chyba podchodzę, nie wiem. Jeszcze mam 23 okrążenia, by to ogarnąć, ale... Kurde, no nie wiem, co ja tu robię źle? No dobra, ale gubimy bolidy za sobą, także... Znaczy, no gubimy jak gubimy. 2 sekundy dopiero. Muszę trochę aero spalić, jak chcę trzymać tempo Alonso. Jak zużycie opon? 15%. Chciałbym już myśleć powoli o wyprzedzaniu też w tym wyścigu, ale na ten moment się nawet nie zapowiada. Jak mam być szczery? Ale uwaga, o, coś się dzieje przed nami. Widzę kierowcę McLarena, który spowalnia trochę. Dzięki czemu my doganiamy. A tu w ogóle Red Bulla są jeszcze przed co? Co? Say what? A, Norris. Dobra, no zmniejszyliśmy gap na pewno i to mocno. Norris to przestrzelił. Łe. Teraz wszyscy będą korzystać z tego, bo ja coś czuję. Napalimy tego RS-iku, palimy. Alonso próbuje Pereza. My próbujemy dobre wyjście z tego i bierzemy Alonso na tej prostej. Oj tak, widzowie. Jeszcze problem, no. Nie w Home Grand Prix, no widzowie, co to ma być? No bruch. Jadę dalej. To jest Home Grand Prix, a wy takie gówno robicie. Ja utrzymam ten bolid, ale mam to naprawić. Znaczy utrzymam, postaram się utrzymać go, szczególnie że jadę za Red Bullem. No to chyba dzielimy ten sam bolid, co? Za Alonso. Ale już się przyzwyczaja, że z reguły będzie jechał w Astonie.
Palimy, Nersik. No, nie wiem, co się dzieje z bolidem nawet. A, Alonso Gigi lubi tempo i to... Na prostej mu uciekłem. To w sumie teraz tak widzę, powiem, że dobrze, że przedziliśmy tego Alonso, nie? Bo nas Kiga spowolnił. A tak to trzymam się za szybkim Red Bullem. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ósme miejsce, no to jest ładna pozycja, ale też do poprawy. Będziemy po hardy w ogóle zjeżdżać na next pit stopie. Max Verstappen z najszybszym okrążeniem. Ale tylko 4 dychy szybsze niż nasze najlepsze, więc... Nie jest tak źle, jeżeli chodzi o tempo. Mam wrażenie, jakby Perez chciał teraz Norrisa wyprzedzać, dlatego też się zbliżamy. Dobra, teraz bliżej. No. I spin z naszej strony, niedobrze, niedobrze. Chcieliśmy na siłę się tam na trzeciego wcisnąć i teraz mamy karę za to, jakby nie patrzeć. Ale dobra, dobra, dobra. O ósme miejsce, walka wciąż trwa. Dobra, ale Ricardo wyprzedzimy, no. Ta, Ricardo teraz wyprzedzimy po tej sekcji. Będzie triple overtake.
cudownie, to Jezu, triple overtake. Co tu się dzieje? Matko jedyna. Cały czas coś się dzieje w tym wyścigu. Podoba mi się to. Bronimy wewnętrzny. Norris tam z Russellem walczą o pozycję. 10 sekund przed nami. To huge gap. Dobra, Ocon nie będzie nas wyprzedzać, nie powinien. Ocon będzie trzymał się za mną, bo wie, że mam tempo. Ale też wie, że będzie... No, on musi palić, żeby też się mnie trzymać, nawet jak ma tę strefę DRS. Imo. Inaczej będzie mu ciężko, bardzo ciężko. Na następnym lapie chyba pit, albo na, czekaj, gdzie 12, na 13, no, czyli na następnym, w sumie na koniec następnego. Lepsze wyjście miał Ocon z tego sektora. Oj, naprawdę jestem największym trolem, jeżeli chodzi o mój zespół. I to nie mówię o trollu, tylko o tym, że jestem trolem. Niedobrze, no i znowu do punktów wrócić. Ajajaj. Zjeżdżamy, zjeżdżamy, musimy. Sześćdziesiąt dwa na godzinę. O, widzowie, 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 jakim jestem klaunem.
Zapomniałem, że to jest bramka 60 godzin, nie 62. Znaczy nie 80. Jeszcze mnie wypuścić nie chcieli, co jest? Dobra, następnej prostej będziemy wyprzedzać. Albo i na. Okej. Jakby bałem się, że dostanę 3 sekundy, bo to już była przesada. Dobra, gonimy w takim razie. Dobra, musimy go wyprzedzić, widzowie. Sorry Magnussen, ale... No hard feelings, but you know. Has tak strzelił w osiągach bolidów, że... Zazdrościmy w Estonie tam wam trochę. Musiał odpuścić. Dream, 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 widzowie, dream, dream, dream. Odpada się w ściku. Dobra. Full focus, full focus. Jezu, odpadł z wyścigu jeszcze. Hamilton, Boże. Mamy pewnie 10, ale chcemy 9 teraz w takim razie. Nie może być safety cara. Norris też odpada. Co jest? Silverstone zweryfikował, widzowie. Silverstone zweryfikował. Pomimo 8 sekund penalty, tak trzymamy się, nie? To jest piękne. Verstappen tam walczy z tymi dwoma Ferrari. No. A to jest last lap, gdzie? Last lap. Jeszcze jakiś karambol przed nami, żeby się na podium dojechali TFTF.
Albo niech gardę odpadnie. Albo okon najlepiej. O, okon okona nie lubię akurat. O, widzowie, widzowie, widzowie. To jest ten wyścig, nie? Na który czekałem. O, oh, shit. P9, widzowie. To co chciałem. Tak, P9? Czy... nie, że Alonso zgoni. No, kierowcą dnia jesteśmy zasłużonym, nie? Jak nie patrzeć, ale... Sainz wygrał, elegancko. Tylko teraz patrzymy, jak to wygląda. Kurde, ile? Ile, ile, ile? A, dalej, cały czas trzymał te 2 sekundy. Kurczę. Powiem wam tak, sobie. Gdyby nie te 2 spiny, byśmy siedzieli gdzieś za Red Bullami. Imo. Ale i tak jest dobrze, nie narzekam. Jesteśmy kierowcą dnia. Silverstone, jak wspomniałem w poprzednim odcinku, odda. I oddał. Mamy to, co chcieliśmy. Możemy coś ulepszyć w bolidzie? Na razie chyba nie. Nice, nice, nice. Jak stoimy w tym w rozwoju? Dalej dogoniliśmy. Co jest? Pomim przewidz w przód. I jak? Dalej. Niedobrze. Ale Haas spadł, nie? Reszta bolidu wystrzeliła. Ferrari na pierwszym miejscu. Tutaj już coraz gorętsza walka. A teraz przechodzimy tak. Red Bull Ring, Francja. Kurde, jeszcze połowa sezonu, nie? No my na razie skończyliśmy tylko ile? 5 wyścigów w punktach, nie? Ale to było ważnych 5 wyścigów i jesteśmy coraz bliżej, żeby walczyć też w środku tabeli. Ale dobra, dzięki widzowie za oglądanie jakże ciężkiego i pięknego wyścigu jednocześnie. Widzimy się w następnym odcinku. Nara!